Szczerze uważam, że kroksy to jest najlepszy wynalazek, jaki kiedykolwiek ktoś mógł wymyśleć. Prawda, Maju? Najlepszy. No to jesteśmy już w Austrii. Ogólnie przejechaliśmy około 5-6 godzin. Zobaczę, która jest godzina. No, 7 godzin około jechaliśmy teraz ze Świdnicy. Jesteśmy na granicy już w Austrii. I jakbyście się chcieli wybrać do Austrii, takie po prostu szybkie info, że na każdym wjeździe do autostrady dostaniecie takie winiety. One wyglądają w ten sposób. Są 10-dniowe, 2-miesięczne i roczne, z tego co pamiętam dobrze. Nie ma jednodniowej niestety. Możecie ją kupić elektronicznie, ale jeżeli kupujecie elektronicznie, to ona jest ważna od 18 dnia po zakupie. Tak jest, cóż, chyba że bierzecie na firmę, to inaczej to wygląda. Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w Wiedniu, czyli jak wiadomo w stolicy Austrii. Jesteśmy tutaj dosłownie przelotem, dosłownie na chwilę, żeby zobaczyć no nietuzinkowe miejsce. Uważam nietypowe miejsce, bo Central Cafe. Także udamy się tam i zaraz Wam co nieco o nim opowiem. No jesteśmy przy Cafe Central właśnie w Wiedniu, to tutaj chcieliśmy się zatrzymać i to miejsce jest o tyle inne, wyjątkowe, z racji tego, że tutaj w XX wieku gościł m.in. Sigmund Freud. W wielkim skrócie jest to ojciec psychoanalityki, po prostu on jako pierwszy powiedział, słuchajcie, w wielkim, bardzo dużym skrócie, słuchajcie chłopaki, może powinniśmy przeprowadzać z chorymi psychicznie wywiad. Może warto byłoby analizować właśnie ich psychikę. Także tak, był jeszcze Lew Trocki i oczywiście pomijając całą osobę Trockiego, to uważam, że historycznie jest to bardzo ciekawe, że między innymi i on tutaj gościł, oni się tutaj spotykali, elita austriacka i nie tylko. No i oczywiście bywał tutaj, może właśnie nie oczywiście, bywał tutaj też Austriak z wąsem, który cały świat niezbyt dobrze pamięta. No jestem ciekawy, jak to wygląda w środku. Lecimy. No to tak jak mówię, że czysto historycznie jest to po prostu, uważam, ciekawe, żeby faktycznie znaleźć się w takim miejscu i no jest to troszeczkę inny wymiar, to na pewno trzeba przyznać. Dostaliśmy też stolik zaraz przy fortepianie, tutaj jest na środku sali potężny fortepian, przy którym przygrywa pan dla gości. No tak powiem szczerze, że czuję się troszeczkę jak w filmie, jakby nie wiem, czy też odniosłeś takie wrażenie. Czy on gra Amelię, którą miałbym grać jedną z piosenkę? Jaki to był punkt? Pamiętasz może? Mimo tego, że we Wiedniu zatrzymaliśmy się faktycznie no, na sekundę, zrobiliśmy pit stop w jednym tylko miejscu, to co się faktycznie rzuca w oczy, to cała ta monumentalność, no jednak gdzieś tam ten przepych. No, mi osobiście bardzo przypomina to miasto Londyn. Ja jestem ogólnie
no, zaciekawiony miastem. Mimo tego, że wiem, że nie mógłbym w takim mieście żyć, to na pewno jestem zaciekawiony. Na pewno jest tutaj co do zobaczenia, no ale tymczasem, no co, będziemy ruszać dalej w trasę, dalej do Włoch. Mimo tego, że dzisiaj już raczej do nich nie dojedziemy, bo jest po 19, prawie chyba 20. Na pewno, na pewno. Na pewno, tak. I co? I lecimy dalej. Bo okazuje się, że Wiedeń wcale nie jest przy Włoszech, tylko jak chcesz dojechać do Włoch, a jesteś w Wiedniu, to jeszcze masz cały kraj przed sobą. No to wychodzi. Więc jest fajnie ogólnie. Miejscówka jest bardzo przyjemna. Taka o. Ja jestem zaspany. Tak jakbym dopiero się obudził, bo dopiero się obudziłem, więc... Jak tam Marcin siedzi? Bardzo dobrze. Bardzo jest pytka. Pada deszcz. Pierwszy raz. Pierwszy raz pada i dużymi kroplami. Ale tam w tle, aha, tam w tle już nie ma tych gór. A chciałam je nagrać? Jednak krajobraz zmienia się za szybko. Jesteśmy już, słuchajcie, na granicy z Włochami, prawie że. Także zaraz będziemy się wybierać do Wenecji. W ogóle jest tutaj, w Austrii zauważyłem, że jest dużo gór, jest takiej dużo zieleni. Ale jest po prostu tak pięknie i soczyście, jest górzyście i to mi się bardzo podoba. Dobra. On jest brudasem. What? Żartuję, nie jest. Nie jest brudasem. Zatrzymaliśmy się jeszcze na jedną noc. Zaraz koło Wenecji. W sumie to 30 minut od Wenecji. W miejscowości Passarella. Jeżeli się dobrze nie mylę. I nocowaliśmy sobie przy takim ryneczku, można by powiedzieć. To było w nocy tak ładnie podświetlone. I tutaj jest jakiś właśnie ryneczek. A teraz idziemy ogólnie w poszukiwaniu jakiegoś pieczywka na śniadanie. Będziemy niedługo się zbierać do Wenecji. O proszę. Czyli był bar, sklep rybny. Z serami i z warzywkami. Bardzo ładny budynek. Bułek nie udało nam się znaleźć. Niestety, także będzie bezbułkowe śniadanie. Maja wjeżdża do Wenecji. Maja wjeżdża na 8 piętro parkingu. To będzie najtrudniejszy parking. No, znaczy nie najtrudniejszy, ale taki 8 piętro, co jest grane. Jeszcze. Żaden parking nie będzie mi straszny po tym. Siódme. Jeszcze jedno. O matko, co za kręcik. Zrobię. Co? Hello. How long you stay? Jakie godzinki? Jakieś 3? 3. 3 hours? Oh, yesterday. Okay. Witam was, moi drodzy, w Wenecji, w przepięknej, słonecznej Wenecji. Jest chyba około 9, 10 w tym momencie. Witam was w mieście, które zostało postawione na wodzie, na mieliźnie, na wyspie. Ogólnie same domy powstawały na zasadzie wbijania palów w głębiny ziemi. Następne te pale były zamykane i woda była odpompowywana. Ja przypomnę tylko, że to były lata, kiedy nie znano takiej technologii jak dzisiaj, także no to jest fenomen niesamowity na jak na tamte czasy.
a tam jest Maja. Takie szybkie info, że to nieprawda, że w Wenecji śmierdzi. Jestem tuż przy kanale. Tutaj naprawdę nie śmierdzi, jedynie czuć po prostu glony, no ale to jest chyba normalne przy takich morskich miastach. Jak byliście kiedyś nad morzem i czuliście glony, to to bardzo po prostu podobnie. A dla mnie nie śmierdzi. Mi ani nie śmierdzi, mi normalnie. No właśnie, jak no tak jak po prostu zamknęła czuć... oczy, to bym nawet nie wiedziała, że jest woda przy mnie. Dokładnie. Dźwięk. Po prostu czuć glony, ale to jest bardziej taki przyjemny zapach. I przy samym kanale tutaj nie można spacerować z rowerem. Po prostu jest to zabronione. Przepięknie tu jest. Tutaj jest jeszcze jedna kawiarnia, do której chcemy zajść. Ja jestem ciekawy osobiście tego mostu. I po prostu sama Wenecja wydaje mi się po prostu jednym wielkim takim miastem, po prostu jednym wielkim zabytkiem. Nieprawdopodobnie jest tutaj pięknie. Właśnie takich łódeczek, jak tutaj widzicie, to są taksówki. I jedna za drugą tutaj pływają. Po prostu tak w Wenecji wygląda ruch wodny, no bo ulicznego tak naprawdę nie ma. Więc tak to wygląda. Właśnie nie, że jedna na jakiś czas, tylko jedna za drugą. Tak jak wcześniej wspominałem, miasto zostało zbudowane na wodzie tak naprawdę, ale było to właśnie spowodowane też no, determinacją do przeżycia, bo często tutaj przyjeżdżali ludzie, którzy przybywali na te tereny, ludzie, którzy nie mieli wyboru. Mieli wybór albo zostać tak naprawdę na lądzie, na pewną śmierć, albo spróbować zbudować coś nowego tutaj. No, było to związane po prostu z najazdami na upadające cesarstwo rzymskie innych ludów. Zatem można powiedzieć, że mimo tego geniuszu architektonicznego, no bo wiadomo, że Wenecja została stworzona na wodzie, to najsilniejszym budulcem, który postawił to miasto, była ludzka determinacja do przeżycia. Ale tu pięknie w ogóle, Maja, jest. Czarująco, co? No, ja chcę ci zrobić zdjęcie. Nie, nie. W ogóle, co ciekawe, Wenecja dopiero została częścią Królestwa Włoskiego, Włoch, bodajże w 1866 roku. Także po wielu wiekach różnych swoich perypetii i bycia niezależnym, no, stosunkowo niedawno stało się to takim wewnętrznym miastem jakiegoś państwa, że tak powiem. I to... W sumie nie spodziewałem się tego. Też podobno podczas najazdów Karola Wielkiego na Wenecję Wenecjanie właśnie poradzili sobie z potężnym uzbrojeniem i z potężnymi okrętami Karola właśnie w ten sposób, że znali po prostu tutaj te tereny i byli w stanie tak naprowadzić statki Karola, że to po prostu grzęzły w mieliźnie, były otaczane i po prostu wybijane. I mamy też niezwykłą piękną pogodę, co też jest, strasznie to doceniam.
bo po pierwsze nigdy nie byłem w Wenecji i mamy taką pogodę, nieprawdopodobną pogodę. Ja też się podwójnie w ogóle jaram tym, że tak to się super nam udało, że to tak jakby pod względem pogody. Bo tak jak wcześniej mówiłem, no nigdy nie byłem w Wenecji, nigdy nie byłem w tych miejscach i świetnie jest w ogóle je odkrywać. No w taki sposób. W taki sposób. I z takimi ludźmi. Z jednym człowiekiem. Tak. Na drugiej stronie... Tak, tak. Tutaj na drugiej stronie kanału pan sobie ćwiczy jakąś praktykę. Przypomina mi to... Tai Chi, ale nie jestem pewien. Przyznam się do czegoś tak bardzo szczerze, że gdybym miał nagrywać każdą uliczkę i budynek, który mi się podoba, to po pierwsze nie starczyłoby mi dnia, a po drugie sam bym na oczy nic nie zauważył. Dlatego wypijmy za wzrok. Tak. Maja mi podpowiedziała, że Napoleon kiedyś stwierdził, że jest to najpiękniejszy salon Europy jako plac Świętego Marka w Wenecji. I faktycznie, no niesamowite są te budowle, ale powiem wam szczerze, że czuję się tutaj lekko przytłoczony ze względu na ludzi. Wiem, że to jest normalne, taka ilość turystów, ale no zdecydowanie lepiej bym się tutaj czuł bez takiego tłumu. I ja chcę coś teraz powiedzieć. Ja chcę powiedzieć, że szukaliśmy kawiarni, chcieliśmy iść do kawiarni najstarszej we Włoszech, nazywa się Cafe Florian na placu Świętego Marka, ale kelner był bardzo niemiły, nawet jak tam nie usiedliśmy. W sensie tak wyzwał, bo nie mógł przejść i mi się to nie spodobało i stwierdziliśmy, że nie chcemy tam wspierać jakby ich przez to. Także i zaczęliśmy szukać mrożonej kawy gdzie indziej i znaleźliśmy w konkurencji Floriana Cafe Fredo, nasze pierwsze Cafe Fredo. Co prawda jestem fanką bardziej Ice Latte, co? Żeby to był dodatek taki mleczny i słodszy. Tak. Bardziej lubię, a ona jest taka orzeźwiająca, taka woda połączona z americano na lodzie. No coś w tym jest, ale powiem ci szczerze, że ja... Mi to smakuje, też ze względu na to, że takie... Że nie było tam nic pod, chyba pod turystów. Tylko ty pijesz coś takiego, bo ty wolisz gorzkie. Tak, ale... To właśnie... jest fajny kadr? Jak tylko masz z dołu? No tak, a tak luźno sobie teraz. A też właśnie podoba mi się to, że tam nie było pod turystów właśnie jakieś frappuccino, jakieś frapy, czy to tylko tak właśnie po włosku, o to mi chodziło. No tak. Ja tak trzymam sobie dla jaja teraz. Ale kamerę. W sumie ice latte to jest chyba takie też takie klasyczne. Nie wiem, ale karmelowa ice latte macchiato w McDonaldzie. Tak. Wygrywa. Nie no, żartuję, ale on też jest dobry. Tam na drugiej stronie ulicy jest napisany szyld No Mafia Venezia è Sacra. Ogólnie w wolnym tłumaczeniu to znaczy, że żadna włoska mafia nie jest święta. A jak wiemy, we Włoszech jest naprawdę dużo mafii włoskiej. I te amerykańskie, między innymi właśnie wywodzą się z włoskich. I co też dostrzegliśmy, że woda jest jakaś taka bardziej błękitna, jakaś taka bardziej niebieska. Tam jest drugi brzeg. Tam i tam. Wyjeżdżamy pomału z Wenecji. Idziemy na parking. I w ogóle, co jest ciekawe, że kazali nam zostawić kluczyki w samochodzie. I ja nie zareagowałem w żaden sposób, w sensie przetwarzałem, co ten facet do mnie mówi. I faktycznie, jakby Maja mówi do mnie, ale zapytaj się dlaczego, jakby zareaguj jakoś. Ale po prostu okazało się, że tak po prostu robią, że wszystkie samochody wokół miały po prostu na wierzchu, przed przednią szybą zostawione kluczyki.
Także jak będziecie w Wenecji, gdzieś tutaj przyjedziecie konkretnie na wyspę, to nie zdziwcie się, że tak jest. To, tak, to podobno jest tutaj normalne i wszystkie te samochody, które są obok was, które będą stały obok was, to po prostu one są otwarte, jest to normalne ogólnie. Wjeżdżamy sobie na piętro, na 8 piętro i będziemy zwykać do Lidla, później ustalimy co dalej. Mamy na mapie Milan, ale zobaczymy, czy będziemy tam jechać, czy może po prostu ominiemy i pojedziemy od razu na południe. Także tak. Tak, słuchajcie, dostaliśmy parking na 8 piętrze na samej górze. Także jeszcze super, że mam okazję zobaczyć to z góry. Tak Wenecja prezentuje się z góry. To kierunek Verona, pomału. Zjedliśmy na obiad bułkę, paprykarz, kulkę mozzarelli, rybkę z puszki i tak trzeba żyć. Pomidorka i Red Bulla. Nie jedliśmy, tylko piliśmy. A little longer than a few minutes later. Marcin mi pomógł umyć włosy. I moja siostra napisała, że jest to włoska pielęgnacja włoska. Włoska pielęgnacja włoska! Dobre! Super! Nasza relaksacja w przerwach, wieczorem, kiedy już wypoczywamy i się relaksujemy. Io cucino spaghetti al pomodoro. To jest w ogóle samochód, którym jedziemy. Ale później wam opowiem, albo jutro, co i jak. Poruszamy się właśnie takim kombi. Prawda? W ogóle wjeżdżając teraz do Werony, zauważyłem, że troszeczkę nie ma sensu patrzeć się na znaki we Włoszech, no przynajmniej w tym regionie, bo ludzie troszeczkę jeżdżą jak chcą i niekoniecznie wpuszczanie kogoś, na przykład jak ktoś stoi na stopie, niekoniecznie wpuszczanie kogoś jest traktowane jako coś miłego. Po prostu tak tutaj ludzie robią, bardziej sami wjeżdżają przed siebie, zajeżdżają, linie ciągłe i linie przerywane, linie ciągłe nie są za bardzo respektowane, także to też jest ciekawe w ogóle, że jest taka... No prawie, że samowolka bym powiedział. Nie jest tak bardzo dziko, ale jest, no... Jest dziko. Ale nie bardzo. Witam was w Weronie, gdzie jesteśmy przejazdem, ale... Co też ciekawe, Werona... Mimo tego, że nie była na... Jakby na liście... Nie mieliśmy tutaj w sumie... Ja go nie miałam. Przepraszam, na mojej liście, to prawda. Mimo tego, że nie była na mojej liście, to... To już widzę, że mi się tutaj podoba. Wow. Zdecydowanie. Też z tego, co internet mi powiedział, to, że Werona jest jednym z najbogatszych miast tutaj w regionie. Pamiętasz, jak się nazywa ten region? Co? Wenecja... Nie. Jakaś tam. Nie pamiętam. Nie będę zmyślał, bo po prostu nie pamiętam.